Cześć, witam Was serdecznie. W tym odcinku dzisiaj pokażę Wam drogę, którą pokonałem z Stavanger do Haugesundu. Zobaczycie, jak wyglądają krajobrazy, opowiem trochę w tej drodze, jak to wygląda z promami, ile kosztują, jak w zasadzie tam się dostać. W dzisiejszym dniu tutaj na miejscu w Haugesundzie w ramach takiego wzajemnego poznania i pokonania tych barier takich między narodami chciałem porozmawiać z jedną z pań, przedstawicielką tutaj lokalnej społeczności, jednak pani nie za bardzo skłonna była do rozmowy. Ponadto wydaje mi się, że to przez względy językowe dzieli nas bariera językowa, a także tutaj dosyć spory, półtorametrowy płot. Także wydaje mi się, że zaproszę Was po prostu do odcinka i zobaczcie, jak to wyglądało w drodze ze Stavanger do Haugesundu. Cześć, witam Was. Piękny sobotni poranek. Na ten weekend zaplanowałem sobie małą wycieczkę, mianowicie jadę do oddalonego od Stavanger 80 km Haugesundu i tak sobie pomyślałem, że może nakręcę ten odcinek i powiem Wam, jak do tego Haugesundu dojechać. W zasadzie teraz w tych czasach no, to jest jakby taka pomoc zbędna, ponieważ wszystko można znaleźć w internecie, ludzie mają nawigację, nawet w telefonach, więc może to nie jest aż takie potrzebne, ale pokażę Wam kilka zdjęć, kilka wideo. Okolica jest niesamowicie piękna. Co się przed chwilą stało, to nie uwierzycie. Dobra, nic się nie stało. To nie jest może jakaś taka wiadomość, która Was powali na kolana, ale dla mnie, przyszłego inżyniera, geodety, który na co dzień pracuje w tunelu i zajmuje się podobną tematyką, jest to po prostu zawrót głowy. Przejechałem przez tunel, który ma prawie 7 km i jak na to patrzysz, jedziesz samochodem, jesteś w środku, to po prostu w głowie Ci się nie mieści, jak można wybudować taki tunel. Nie dojechałem jeszcze do tego tunelu, który chyba on jest nawet dłuższy i po środku ma rondo. To jest w ogóle jeszcze większy zawrót głowy. Tunel ma spadek 8%, czyli naprawdę trzeba cały czas trzymać nogę na hamulcu i jest tak długi i głęboki, że co jakiś czas musicie jak w samolocie zatkać nos i wyrównać ciśnienie, bo inaczej będzie trochę boleć głowa. Droga ze Stavanger do Haugesundu jest banalnie prosta, tak mi się wydaje. Jest to droga E39 na Bergen. Tak, na Bergen. Przejechać trzeba przez około 4 wyspy, 2 mosty i 2 tunele, aż dojedziemy do promu, który zawiezie nas na kolejną wyspę. Już zapomniałem, ile kosztuje dokładnie prom, ale jak tam dotrę, to dogram parę sekund i o tym Wam powiem. Drogi gładkie jak tafla szkła, krajobrazy przepiękne, góry, dużo wody, mostów. Ja nie wiem w ogóle, czy Wy mnie zrozumiecie, bo to trzeba tu przyjechać i trzeba to wszystko zobaczyć. Kraj jest niesamowicie piękny. O, tam jest prom już! Także, no dobra, niech będzie. W zasadzie chyba ten prom przypłynął teraz, bo bardzo dużo samochodów jedzie w tą stronę. Ja nie chciałem od razu na niego wsiadać, chciałem zrobić parę zdjęć i zatrzymać się, trochę odpocząć. Patrzcie, pokażę Wam prom. Właśnie tutaj przyjechałem. Są takie budki normalne, do których się przejeżdża, jak na granicy, jak w zasadzie na autostradzie. Te, co się płaci za przejazd autostradą. No normalnie płaci się kartą, czy tam gotówką. W zasadzie w Norwegii nie używa się praktycznie gotówki, wiecie, to jest bardzo interesujący temat. Jak ktoś płaci gotówką, to ludzie w sklepach, czy też w jakichś tam punktach, w których tą płatność dokonujecie, krzywo na Was patrzą, tak sobie myślą, forsa? Dziwna sprawa, no ale tak jest. Wszedłem tutaj na górkę taką, tak to wygląda mniej więcej z tej strony. Tu się płaci za ten przejazd, tam stoi moja fura, a tutaj stoi prom za mną. Pewnie każdy się teraz na mnie gapi i co ja tutaj robię jak zwykle, ale olać to. Tam ludzie się ustawiają w kolejce, oczekując na wjazd na prom. No ja też powinienem w sumie teraz jechać, bo jak ten nie odpłynie, to następny mam za pół godziny. Ale pogoda jest super randka, zresztą widzicie sami, także może sobie poczekam tutaj na tym słońcu. Tu stoi prom, taki zwykły, nic nadzwyczajnego. Fajne są widoki, jak płynie, to później Wam pokażę. Dobra, zapierniczam do auta, zdecydowałem, że jednak pojadę. Nie chcę mi się te pół godziny czekać tutaj, bez sensu. Szkoda czasu marnować.
Jedziemy, jedziemy. Coraz więcej osób tutaj zjeżdża, żeby jeszcze tylko zdążyć. Dobra, jedziemy w tą stronę. Cholera, coś mnie mówi, że właśnie na ten prom nie zdążyłem. Tylko parę słów nagrałem, dosłownie 5 minut mnie nie było i cały prom zapakowali autami. A jednak nie, wydaje mi się, że już wiem, o co chodzi. Po prostu nie zauważyłem, że stoją tam dwa promy. Mogła być coś taka sytuacja, że czekali, aż wszyscy jadą na dolny pokład, wtedy go zamknęli i teraz puszczają drugą turę, która wjedzie na pokład górny. Też może być taka możliwość, no ale z daleka tego niestety nie widać. Tak czy inaczej wjeżdżam i okej. Okay. Hello. Thank you. Have a nice day. Have a nice day too. No widzicie, jak to wygląda. Przypłynął prom, najpierw muszą wjechać, logiczne jest to naturalnie. Później my pakujemy swoje auta i płyniemy. Pół godziny prawdopodobnie na kolejną wyspę. Rachunek wyniósł 171 koron, co jest w ogóle jakimś szokiem na razie chyba jeszcze dla mnie. Nie trzasnąłem się, bo pamiętam, że półtora roku temu, kiedy jechałem tutaj, to kosztowało prawdopodobnie troszeczkę mniej. No ale cóż, jesteśmy w Norwegii, powinniście o tym pamiętać. Cały czas powtarzam, że jest to bardzo drogi kraj i zawsze trzeba się liczyć z tym, jeżeli planujecie tutaj przyjazd. Lecimy na górę, zobaczymy, co tam, jakie są widoki. Jesteśmy na promie, właśnie wygłodniali ludzie, rzucili się na jedzenie, bo przecież będą płynąć całe pół godziny i zdążą tak zgłodnieć, że nie wytrzymają tego ciśnienia. Na parking przy drodze, żeby sobie trochę odpocząć. Taka śmieszna sytuacja, bo jechałem 70 na godzinę nagrywając film. Bałem się po prostu, żeby mi się kamera odczepi, jak będę jechał zbyt szybko. I cały sznurek samochodów jechał za mną. I gdy tylko wjechałem na parking, wszyscy zaczęli trąbić. taka może mała istotna rzecz, ale też może świadczy o tych Norwegach w taki sposób, że nikt na mnie nie trąbił, jak dopóki jechali za mną, ale jak zobaczyli, że zjeżdżam na parking, to wszyscy się roztrąbili, nie? Cwaniaki. Bali się.
Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten bilet na prom, to kosztował on 171 koron. To jest obecnie 80 zł, czyli bardzo drogo, można powiedzieć. Za pół godziny przejechanie promem zapłacić 8 dych, to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy, ale ja wam o tym mówiłem, że przyjeżdżacie do Norwegii, musicie być nastawieni na to, że takie są tutaj ceny, no i niestety nic się z tym nie da zrobić. Jest jeszcze jedna opcja, mianowicie autobus w Stavanger, w centrum, tam gdzie ostatnio jechałem samochodem i mówiłem wam o tym jeziorku, jest dworzec autobusowy. A jeżeli jedziecie samochodem, to nie dość, że musicie zapłacić za samochód, za siebie, to jeszcze dodatkowo dochodzą opłaty za te bramki przed tunelami, przed mostami. Za każdy taki przejazd trzeba zapłacić, wydaje mi się, że około 20 koron. Pamiętam czas, kiedy przyjechałem do Niemiec i kiedy musiałem za wszystko zapłacić złotówkami, znaczy przeliczałem wszystko na złotówki, wtedy to było wszystko dla mnie tak cholernie drogie. I teraz jest sytuacja dosyć analogiczna, przyjechałem do Norwegii i takie 171 koron za ten prom to nie jest tak naprawdę duża kwota, ponieważ ludzie zarabiają tutaj tyle na godzinę i to jest naprawdę niska stawka, 170 koron powiedzmy za godzinę. I mówią, że w Norwegii jest zimno. No ludzie, no popatrzcie, czy tu jest zimno, zobaczcie, przecież to jest 25 stopni albo i więcej. Piękna pogoda, fantastycznie, aż chce się żyć. Tak sobie państwo przyjechali na urlop, nie? Audica fajna, czerwona, przyczepa kempingowa. Zakładam, że na oko mają po 70 lat. To po prostu jest moje marzenie, żeby być w takim wieku i robić takie rzeczy. A takie rzeczy to tylko widzicie, nie? Tutaj. A, to Niemcy. Jezu, jak tu jest pięknie. Kupą trochę śmierdzi. Ale idzie wytrzymać. Cały czas jakieś krowy, cały czas jakieś owce pasą się tam na dole. Ropa! W takim pięknym kraju jestem. Tu jest wszędzie jak na wsi. Piękne widoki. Fantastycznie. Kto powiedział, że w Norwegii jest zimno? Kto powiedział, że w Norwegii jest zimno? Zobaczcie, 25 stopni dzisiaj. Ludzie się kąpią wszędzie, na jeziorach. Masakra, jest tak gorąco, że nie idzie wytrzymać.